Cześć. W dzisiejszym odcinku spróbuję sobie zrobić taki dzwonek do roweru. No, ale nie taki zwykły, ponieważ będzie on stworzony z klaksonu samochodowego. Tym bardziej, że jest piękna pogoda na rower, to sobie go zrobię. Pada deszcz, wszędzie są chmury. Jest ciepło, ale nie aż tak. I chłodny wiatr. No, pogoda wręcz idealna na rower. Ale teraz szybko przechodzimy do pracowni. Czego będziemy potrzebowali? No, na pewno przyda się jakiś klakson samochodowy. Ja go sobie na jakimś szrocie właśnie wyrwałem. Saicento chyba jakiegoś. Co ciekawe, made in Italy, czyli nie taka chińszczyzna. Oczywiście srebrna taśma. No i co, taki uchwyt do roweru, ponieważ wszystko będzie na kierownicy. Nawet nie wiem skąd go mam, po prostu go gdzieś znalazłem. No i co, jakieś akumulatorki, albo właśnie 18650. Albo po prostu taką żelówkę. I te akumulatory sobie chyba wsadzę po prostu w torbę w rowerze. Wpadłem na taki pomysł, żeby w tej puszce sobie zamocować te nasze akumulatorki. Ponieważ no, jest jakoś tam wodoszczelna. Dobra, jednak skorzystam z takiej trochę większej puszki, ponieważ się zmieszczą akumulatory. I będę miał pewność, że każdy włącznik się zmieści. Jeszcze będzie potrzebny taki włącznik z gumową uszczelką, żeby był trochę bardziej wodoszczelny. I ogólnie sorry za ten bałagan i za to, że tę kamerkę właśnie trzymam w ręku. Bo ten film będzie trochę na spontanie, ponieważ trochę mi się spieszy z tym. No i tak, no wiecie, szału nie będzie. Dobra. Pierwsze co robimy, to wycinamy w tym miejscu otwór na gniazdo do ładowania. Gdy już zrobiliśmy otwór i przyciągnęliśmy gniazdo, robimy otwór na włącznik i go wkładamy do środka. No i właśnie, zgubiłem pistolet do kluczy na gorąco. Jeszcze nie wiem jak to zabezpieczę. Na razie to powinno wyglądać tak. Mam przygotowane 3 akumulatory 18650. Wyciągnięty ze starej baterii od laptopa. Połączymy sobie tak, żeby na wejściu miały powyżej 12 V. I włożymy do puszki. Oczywiście sklejamy sobie akumulatorki z szarą taśmą, żeby nam się nie rozchodziły po całej obudowie. Nie wiem, czy będę dodawał tutaj voltomierz, ponieważ no, w sumie mogę dać, ale nie mam właśnie jak mówię kleju na gorąco. Nie wiem co to z tym wyjdzie. Jak ja to skleję i zabezpieczę. Więc na razie będzie chyba bez voltomierza. Teraz lutujemy nasze akumulatorki. Dobra, znalazłem gdzieś jakiś kawałek kleju na gorąco, sobie go rozpuściłem hotairem i jakoś tam się trzymałem te włączniki. Aż no jeszcze jest gorący, zaraz powinien stygnąć i już powinno się wszystko kleić. Więc teraz sobie tu zrobimy otworek i przeprowadzimy nim kabel do klaksonu. Dobra, już taki kabel sobie gdzieś znalazłem. Zrobiłem dziurkę na niego i podlutowałem do włącznika, wyłącznika i do akumulatorków. Teraz sobie na szybko podłączymy do klaksona i sprawdzimy, czy... Okazało się, że akumulatory były trochę rozładowane, więc sobie teraz trochę naładuję moim zasilaczem. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale oby coś. Teraz do naszego uchwytu od klaksonu mocujemy sobie tak włącznik, ponieważ będzie on, przynajmniej u mnie, na koło prawej rączki. Po prostu będzie się tak włączało. I zamocowałem to oczywiście na klej na gorąco i trytytki. Obawiam się, że to coś z tymi akumulatorkami może nie pyknąć, ponieważ nawet już naładowałem akumulatorki i nic nie trąbi. Dobra, okazało się, że wystarczyło przekręcić tą śrubkę i klakson zatrąbił.
Więc co, teraz sobie jednak kończę to opakowanie, składam wszystko do kupy, przykręcam klakson do tego i idziemy na rower. Dobra, już sobie podłączyłem przewód. Klakson działa. Więc sobie zamkniemy teraz puszkę. I tylko przetniemy sobie przewód w jednym miejscu, żeby mieć po prostu włącznik. Dobra, ja już polutowałem wszystkie kable do włącznika. Sprawdzę sobie, czy działa. Działa. Teraz sobie wyłączę. Ale cewka gorąca. I... działa. Czyli mogę sobie spędzić trytytką ten kabel, żeby się nigdzie nie urwał. I zaraz idziemy do roweru. Dobra, to jestem gotowy na wyprawę do garażu, żeby sobie zamontować na rowerze mój klakson. Teraz odkręcamy sobie tą śrubę, żeby zamontować na kierownicy cały nasz sprzęt. Teraz, gdy już rozkręciliśmy naszą śrubę, rozginamy nasz metal i przekładamy przez kierownicę. No to już sobie uchwyt przykręciłem do kierownicy. Teraz tylko zostało przykręcić klakson i na trytytki jeszcze zamontować sobie akumulatory gdzieś tutaj albo przy kierownicy. Dobra, już wszystko sobie zamocowałem, tylko zostało zamocować właśnie nasze akumulatorki. Teraz sobie sprawdzimy, włączymy zasilanie i... działa! Od dzisiaj najgłośniejszy rower w Łowiczu. Teraz tylko sobie to pudełko tu zamocować na trytytki i gotowe. Dobra, to pudełko będzie mniej więcej gdzieś tutaj. Więc teraz trytytki w dłoń i montuję. Już sobie zamocowałem puszkę, teraz tylko sobie obciąć trytytki. Dobra, trytytki już obcięte, wszystko zamocowane. I patrzcie, jak trąbi. Patrzcie ludzie, tu jest mój rowerek. Tu mam akumulatorki, tu mam klakson, tu mam włącznik. Sobie teraz włączymy to. Pozdrawiamy i... ale fajny rower. Słuchajcie, czekamy na samochód. Cicho, Suzy! Cicho! Patrzcie ludzie. Czemu jesteś w klapkach? Nie wiem. Patrzcie ludzie, tu jest mój rowerek. Tu mam akumulatorki. Tu mam klakson, tu mam włącznik. Co teraz włączymy to. Pozdrawiamy cię. I... ale fajny rower. Słuchajcie, czekamy na samochód.